Dobra, czyli jeden mit możemy obalić, że po tygodniu niegrania w tę grę tracimy prawo jazdy. Mit, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z Robloxa na serwerze Polish Car Driving. Dawno nas tu nie było, parę dni przerwy od PCD, a parę dni przerwy od Robloxa, tak naprawdę w PCD graliśmy ostatnio z tydzień temu. Mam takie wrażenie, więc pora nadrobić zaległości, pora zarobić trochę kaski, ponieważ jest jeszcze parę samochodów, jest sporo samochodów, które musimy kupić, które chciałbym kupić na pewno. I jedno z moich pierwszych pytań do was kieruje takie, następujące. Czy będzie jeszcze szansa kiedyś zdobyć te dynie, bądź te jajka, bądź te dynie, żeby zakupić któryś z tych samochodów? Czy będą jeszcze odpalone jakieś eventy specjalne, żeby zrobić coś takiego? To jest moje bardzo ważne pytanie, ponieważ w sumie fajnie by było, żeby po jakimś czasie można było te samochody kupić, nie? I też bym chciał wiedzieć, czy możemy to zrobić. Ogólnie, ponoć w piątek, czyli jutro, wchodzi jakiś update do PCD, możliwe, że ten tranzytowy. Więc... ja się cieszę, a wy jak? Napiszcie w komentarzach pod filmem. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie też suba. Już praktycznie wbijamy 22 tysiące, więc dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje, ale my lecimy dalej, lecimy po ćwierć ćwierć 100 tysięcy, chciałem być ćwierć miliona, da. Zesrać, a nie ćwierć miliona, bo... po 25 tysięcy po prostu lecimy. Więc jeżeli wam się to podoba, co robię? O Jezu, ale żeśmy sobie źle wjechali. Oh my god. Oj. Nie było żadnego znaku tam wcześniej, że nie można tu skręcać. Dobra, to jedziemy tędy. Jedziemy cały czas na wprost. Oczywiście, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie tę łapę, zostawcie komentarz, suba, wpadnijcie na G2, Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Dalej moje pytanie brzmi, czy można byłoby się jakoś umówić z twórcami, żeby zagospodarować na przykład jeden z takich, nie wiem, domków pustych, czy nawet w Sławnie, które są, nie? Trochę coś jak w Tibi się robiło, że można było kupować, wiecie, można było swoje domki kupować, coś takiego. Czy można byłoby nawet, może nawet za Robuxy właśnie, kupować swoje domki w Robloxie na serwerze, nie? Że można byłoby tam wejść, po prostu, wiecie, że mielibyśmy tam wejście. Może nawet zrobić jakieś whitelisty do wejścia do domku, tak jak w Tibi właśnie było. Już nawet nie mówię o jakimś meblowaniu tego. Ewentualnie, czy można byłoby stworzyć swój baner reklamowy i wrzucić na serwer PCD, powiedzmy, nie? Na jednej ze ścianek byłby baner. Wbijajcie na kanał Lechogaty. Tutaj najnowsze odcinki jest Polish Car Driving. Ciekawi mnie, czy w ogóle istnieje taka opcja, wiecie, to nawet tak dla beczki zrobić coś takiego. Po prostu, nie mówię tak, wiecie, w 100% poważnie oczywiście. To dajcie znać, jeżeli wiecie coś na ten temat. Ogólnie muszę wam się też pochwalić, że odebrałem dzisiaj nowe prawo jazdy. W ogóle nie wiedziałem, że sytuacja będzie wyglądała tak, że miałem po 3 tygodniach odebrać, nie? Nowe prawo jazdy po zdaniu egzaminu. Ale odebrałem równiutko po 2 tygodniach praktycznie, patrząc wcześniej na serwis, czy na infokara po prostu, czy jest już jakby moje prawo jazdy tam dostępne. Była informacja, że jest dostępne już dzień wcześniej, więc poszedłem od razu 2 tygodnie właśnie po egzaminie i udało się odebrać. I nie wiedziałem w sumie, że sytuacja będzie wyglądała tak, że ja jakby, wiecie, wiedziałem, że będzie jakieś obcinanie tam końcówki któregoś narożnika, nie? W tym, o Jezusku, prawie jazdy, ale nie wiedziałem, że ja je otrzymam z powrotem jakby. Dobra, pomóżmy mu. Spróbujmy jakoś pomóc. Kurczę, kolego. Kolego, co? O kurde, co jest? Aha. No nieźle. To nas chłop strollował, widzowie. A mieliśmy tu nie zaczynać. Ja pierdzielę, dobra, to idziemy jednak do Darłowa. Inaczej sobie poprowadzimy ten odcinek. Chciałem w Sławnie zacząć, ale no, na to wychodzi, że trzeba będzie w Darłowie zacząć jeszcze raz. Ale właśnie chodzi o to, że jakby obcięty został ten kawałek i w sumie
dostałem na pamiątkę, o, można powiedzieć, właśnie. Co jest? Czemu nie mogę wejść do własnego pojazdu? A, bo jakiś drugi pojazd tu jest jeszcze wbity. O, no nieźle, nieźle. Lubię takie rzeczy, lubię to. Dlaczego tu stoi samochód w ogóle w tym miejscu? To jest moje pytanie za 100 tysięcy punktów. Dobra, ja bym jeszcze raz chciał jednak ode... Dobra, zniknął? Powiedzcie, że zniknął ten pojazd. Nie, nie zniknął. Stoi jak stał. Co jest z tymi pojazdami dzisiaj? Chłop... Co on zrobił z tym samochodem? Co jest z tymi ludźmi? O co chodzi? Spawn, jeszcze raz. O, w końcu możemy wyjechać. Git, git. Ale tam wieże z ludzi zrobili sobie. Oho, oho, oho. Wjedzie we mnie. No typowo, typowo. Ja się zatrzymuję i kolizja tutaj w moje plecki zrobiona. No nieźle, no i nie wiedziałem, że właśnie dostanę na pamiątkę, ale dostałem. Mam już nowe, mam już kategorie A1, A2, AM, A, B1 i B. Mam już 6 kategorii, wszystkie 6 od góry do dołu, więc nie jest przynajmniej tak, że wiecie, takie B, B1 i takie łyso, łyse pole, a wszystkie. Już mam całych 6 kategorii, to co teraz? C, C1, C plus E? Coś tego typu rzeczy trzeba byłoby zrobić. Nie no, żartuję oczywiście, to jest za drogie, żeby robić to po prostu tak for fun, nie? Takie kategorie już. Sprawdzimy sobie za to, czy tutaj posiadamy prawo jazdy. No, to teraz mogę już jakby co, bez problemu pójść i pojechać sobie samochodami rodziców. Ewentualnie, chociaż to takie kombiki kurcze duże, oplowe, astrowe. Ewentualnie czyimś samochodem się przejechać już mogę, bez przypału na drodze, no i trzeba szukać własnego samochodu. Jeżeli byście mi polecali samochód, to śmiało w komentarzach piszcie. Dobra, czyli jeden mit możemy obalić, że po tygodniu niegrania w tę grę tracimy prawo jazdy. Mit obalony, proszę państwa. Dalej posiadam prawo jazdy aktywne, więc przynajmniej jeden mit od razu sobie sprawdziliśmy. Pytacie czasem, dlaczego wybieram też ten pojazd? Dlatego, że on ma premię razy dwa do zarabiania pieniędzy, więc ze zwykłych samochodów można powiedzieć, że jest to najlepszy pojazd do zarabiania pieniędzy poza ciężarówką. No, tylko że ciężarówka jest o tyle fajna, że wiecie, robicie te kursy półtorej minuty, dwie minuty i lecicie z kolejnym, macie respa idealnego, a tutaj tak naprawdę co wam się trafi, to... To tam jedziecie. O, Rusko! To jest na przykład chyba najlepsze, co mogłem trafić. Zaraz zobaczymy, ile pieniędzy na tym zarobimy. Bo to jest najbliższe, co jest. Tak? Nie. Czy jeszcze coś? Do Masławice? Nie, no Rusko jest bliżej niż do Masławice. Także koks. Zobaczymy, ile zarobimy, a tu jest praktycznie, nie wiem, minuta jazdy chyba też. No, ale w takim razie teraz, kurczę, kupić samochód. Tylko gorsze jest to właśnie, że nawet jak kupię samochód, to trzeba będzie się bawić znowu w rejestrowanie go tutaj, z powrotem pewnie. I w szukanie miejsca parkingowego, ewentualnie kupić garaż. Tylko, no fajnie byłoby kupić garaż, tylko znajdźcie garaż jeszcze. To jest ten problem w dzielnicy, która wam pasuje. Dobra, 41 600. Mamy 41 600, dobra, wrzucamy awaryjki, tak samo będę w prawdziwości robił, hehe. 41 600, 45. No patrzcie na to. Prawie 4000 zarobione, ale no to jest taka sumka. To by było opłacalne dosłownie w momencie, w którym... Patrzcie, nie jedzie do przodu w ogóle jak coś, by the way. To by było opłacalne w momencie, w którym... Byśmy mogli takie traski robić cały czas, nie? Siekać. To by było nawet chyba szybsze wtedy niż ta ciężarówka. W sensie prostsze jest, krótsza jest trasa. No ale tutaj trzeba byłoby jeszcze wrócić, nie? A ciężarówką to jest o tyle właśnie prostsze miejsce i szybsze, że tam praktycznie macie respa. Macie punkt do respienia się w tym miejscu, gdzie od razu paczkę przyjmujecie, nie? Więc jazda ciężarówką jest najbardziej opłacalna ze wszystkich jazd. Nie ma chyba innej możliwości, szczególnie nie tą pierwszą, nie? Bo jeszcze jakbyście, żeby jakkolwiek ten tranzyt mógł konkurować, to byśmy musieli cały czas dostawać tutaj zlecenia na Rusko. Dosłownie musielibyśmy, wiecie, jeździć i cały czas Rusko, 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 Rusko i w kółko. Przy czym no cały czas jeszcze w drugą stronę byśmy latali. O kurczę, czekajcie. Lecimy na jakiś rekord. Drugi raz Rusko dostałem.
O nie, ty. Trak mi trochę odjechał, dobra, let's go, jedziemy. O, trzeba będzie gdzieś ten odcinek niedługo nagrać z jazdą autostopem, nie? To też nas czeka gdzieś jeszcze w tej serii, myślę, nagraniowej. Zrobienie tego. Możecie też pisać w komentarzach, jakie odcinki z jakich samochodów chcielibyście w PCD widzieć. No i przy okazji myślę, że przy tej serii Robloxowej najbliższej odwiedzimy pewnie jeszcze jakieś serwery. Na pewno odwiedzimy, bo widziałem, że wam się spodobał ten serwer z Emergency coś tam, z nie karetką, tylko ze strażą pożarną, którą jeździliśmy. I powiem wam, że naprawdę mi się też to podobało. A tam jest dużo innych jeszcze zawodów do robienia, między innymi zawód rodziców. Nie no, żartuję oczywiście. Dobra, 45 45, 225 i powinniśmy mieć jakieś 49, nie? Ewentualnie trochę poniżej. Zaraz zobaczymy, ile. Aha. Nie dało nam tej paczki, jakby. Dobra, ręczny zarzucamy i ja dostarczam paczkę. 40. Ej, to. To po teraz 4,5 dostaliśmy praktycznie do łapy. 4,5 tysiąca zarobiliśmy za to zlecenie. Żeby nie było. No fajnie, o kurczę, bez świateł wariat jedzie. Kurczę, światła syków, gościu, ciebie nawet nie widać w ogóle. O, tutaj jeden ze światłami, a drugi bez świateł, no, no nieźle. Gościa w ogóle nie widać, nie? W nocy. A chłop w ogóle driftem jeszcze leciał przez pół pasa, także... Dobra, lecimy stąd, tylko maluszka trzeba śmignąć. A w ogóle też pytanie do ludzi, którzy się znają, czy na przykład na takim serwerze można byłoby odpalić jeszcze właśnie, ja pierdzielę, opcję tuningu pojazdu? W sumie też byłoby całkiem ciekawe. Nawet taki, wiecie, bardzo podstawowy chip tuning jakiś, żeby robić. Takie bardzo podstawowe ulepszenia tych pojazdów. Fajne by były. Dobra, ale trzeci raz ruska to mi nie da, bo jeszcze rekord pobijemy zarabiania. No, karwice dostaliśmy. Dobra, ale i tak, patrzcie, jaką passę dobrych tych mamy. Pasa dobrych dostaw. Karwice też nie są, wiadomo, no to już jest dużo dalej niż rusko, nie? Bliżej niż rusko już się nie da, co prawda. Ale karwice jest to całkiem dobry wynik. No patrząc na tę mapę, moglibyśmy bobrowiczki dostać gdzieś, nie wiem, Malechowo. A dostaliśmy karwice w połowie drogi, więc git, tylko dwa fotoradary po drodze. Z lewej chyba nic nie jedzie, ewentualnie jedzie bez świateł. I tego nie widać. Także w sumie, kurczę, no już powiem wam, dwa tygodnie jestem bez jazdy samochodem, już bym się przejechał. Chyba trzeba będzie się bez kitu przejść do rodziców, żeby przejechać się ich samochodem. Ale też ciekawi mnie, jak wiecie, będzie przejście do z takiego nowego Hyundai'a, jak był na naukach jazdy, na właśnie starszą Asterkę Bożą w kombi. Jaka będzie różnica, jak to będzie, jakie będzie odczucie. A w ogóle bez tego, bez wspomagania kierownicy jeszcze jakby pójść, o kurcze pieczone. Albo do takiej starej polóweczki, o kurde, też będzie zabawa niezła. W takim samochodzie, no powiem wam, jeszcze w śniegu, to już w ogóle będzie zabawa. No, ale przejechałbym się, powiem wam tak, odczuwam chęć przejechania się, więc fajnie byłoby jak najszybciej ogarnąć samochód. Żeby właśnie już jeździć też jak najszybciej po zrobieniu tego prawka. Choć może nie mam gdzie jeździć aż tak, nie mam jakoś dużo destynacji jeżdżeniowych. Tak i tak po prostu bym sobie pojeździł. Nawet, że potracić trochę drogiego paliwa. Tak, dla własnej uciechy, frajdy i dla ekspienia swojego doświadczenia jakby. Dobra, i gościu... O, żeż ty! To wyglądało, jakby mi się zatrzymał. Oby teraz nic nie jechało z naprzeciwka. A, gość przyspiesza, jak go chce wyprzedzić. No, niepocieszająca informacja. Aha! Co to miało? Aha, gość się tak pojawił nagle. Nie było go już chwilę. No, nieźle. Niepocieszająca informacja, bez kitu. Znowu, tutaj jakiś zlot na poboczu. Więc wracamy. Gość mi przyszeryfował trochę. Jeszcze przy okazji. Dobra, lecimy, lecimy. Długa do Karwic i możemy się... Chociaż nie, nie wracamy się. Malechówko przecież mamy obok. Nawet się nie musimy wracać. Ej, nawet to może nie będą złe te Karwice.
tak naprawdę, bo jedziemy stąd na Malechówko. Pyk. Nie wiem, ile teraz dostaliśmy. Też 4,5 chyba, nie? 4 z hakiem. Nawet jak nie jakieś 4700 nie dostaliśmy może. Ładny zarobek dzisiaj jest. 15 minut minęło, a myśmy zarobili przecież już ze 13-14 tysięcy. 1000 na minutę? Biorę w ciemno taką pracę. W prawdziwości tym bardziej bym wziął. A nie jakieś tam grosze z YouTube'a, kurczę, chycać. Dobra, ale wiecie, im więcej osób będzie to oglądać, tym większa szansa na jakikolwiek zarobek z tego YouTube'a. Dobra. Pyk, no i tutaj po paczuszkę przyjechałem. Dzień dobry, witam. Kogo witam, kogo goszczę? Cyk, zatrzymujemy się i poproszę paczkę jakąś na blisko. Gdzieś. Sęczkowo. Dobra, Sęczkowo jest po drodze. Tak, Sęczkowo jest giga blisko. Ja dzisiaj jakiś złoty strzał mam z tymi samochodami. Czy wy też tak trafiacie ostatnio, takie szybkie jakby tranzyty do zrobienia? Ja pierdzielę, panie. O, właśnie. To jest też pytanie natury technicznej. Czy dałoby radę zrobić coś takiego, jak jest w ciężarówkach, tylko że z samochodami, że sobie wybieramy jakieś miejsce konkretne, do którego mamy dojechać, nie? Z paczką. Też byłoby to fajne, chociaż z drugiej strony ja już sobie wyobrażam, że wszyscy braliby te najkrótsze drogi, nie? I przynajmniej samochodem nie można aż tak wtedy strajhardować i trzeba liczyć właśnie na szczęście. Także z jednej strony fajnie, z drugiej może nie do końca. Ewentualnie dać jakiś delay, że nie można brać dwa razy tego samego zlecenia pod rząd albo coś. Jakoś wiecie, można byłoby to zmyślnie zrobić. Tylko pytanie, czy jest w ogóle taka możliwość ustawienia czegoś takiego, nie? W tej grze. Dobra, bo ja mam... O kurczę, tutaj dostawę. Sęczkowo to jest dosłownie przy fotoradarze. Dobra, dostarczamy i możemy pojechać na przykład na Darłowo. Ewentualnie pojedziemy znowu na Malechówek, bo mamy naprawdę blisko, nie? Tak po prawdzie, giga blisko było. Dobra, musimy dać tył przód. Jakby ktoś się tutaj pytał, tył przód, żeby ruszyć tą maszyną. Dlatego trzeba lewo-prawo. Trzeba dawać tak trochę przód-tył, żeby ten samochód się ruszał jakkolwiek. Ej, no bez skitu, przecież myśmy prawie już 20 tysięcy zarobili. Ej, to jest mój chyba najlepszy zarobek, jeżeli chodzi o ten samochód, którym teraz jeżdżę. Mam takie wrażenie, że lepiej jeszcze nie zarabialiśmy tutaj, w tej grze. Mega bliskie podjazdy dostaliśmy. Najdalszy to był ten z Darłowa do Karwic. Przy czym w Malechówku i tak dostaliśmy fajny przejazd, też bliziutki. Mega dobrze to wygląda, jak na ten moment. Dobra, zobaczymy. Jeszcze jedno zlecenie zdążymy zrobić akurat. Nie będziemy na ponad 20 tysięcy do przodu dzisiaj. W 20 minut, no bez kitu, wyjdzie nam nawet ponad trochę ten 1000 na minutę. Wiadomo, tutaj jeszcze trochę te podjazdy, dojazdy zajmują, nie? W porównaniu do ciężarówki, która respi się centralnie na starcie punktu. Dobra, tutaj podjeżdżamy. Cyk, już przygotowane do wyjazdu, po trochę. I dawaj, jakieś coś bliskiego jeszcze. Sławno, okej, okay, no to dostaliśmy najdalsze chyba w tym momencie, co mogliśmy. Mogliśmy Darłowo dostać, to by było gorsze. Ale dostaliśmy Sławno. To nie jest w teorii złe, aczkolwiek ja nie lubię tej drogi na Sławno. Dostaliśmy teraz drogę prawie taką, jakbyśmy robili paczkę jako tracker, nie? Coś w ten deseń dostaliśmy w sumie. No dobra, pokonajmy taką trasę, Den. Okej, spróbujmy to zrobić. Popróbować zawsze warto. Dobra, teraz będziemy mieli też dwa fotoradary jeszcze po drodze. Plus ten jeden taki zakręt, nie fa. O kurczę, tutaj znowu chłop bez świateł podjechał. Którego w ogóle nie widzieliśmy. Pamiętajcie, włączajcie światła jak jeździcie, bo kuźwa was nie widać bez tych świateł. Tak samo jak chodzicie gdzieś po takich polach, czy chodzicie poboczem, przy takich drogach, to też pamiętajcie, odblaski. Szczególnie właśnie w nocy, nic nie widać. Ja nawet w grze nic nie widzę, nie? A co dopiero w prawdziwości by było? Nie no, w prawdziwości mam na prawie jazdy, że muszę mieć ten okularki.
jest taki przypis na dole pod prawem jazdy z numerkami, który właśnie wskazuje w moim wypadku na to, że muszę posiadać okulary, żeby normalnie działało mi moje prawo jazdy, jakby, żeby mógł normalnie jeździć bez stresu o mandat. Dobra, jedziemy na chillku. Okej, tu już fotoradar będzie, za moment, jeszcze nie, jeszcze chwilka, to miasteczko małe można przejechać, Bobrowiczki. Okej, tu już będzie zaraz fotoradar chyba, tak, wjeżdżamy na to Sławno, tak, tu jest jeszcze... To tam są znaki chyba mówiące o tym fotoradarze. To i tak szybko się wyrobiliśmy całkiem. Dobra, fotoradar jest tu po lewej za moment, tak, tak, i on 50 robi. I on chwyta nawet gdzieś tutaj już chyba, więc też nie możemy się tak od razu rozpędzać. Dobra, pojedziemy. Tutaj nikogo nie ma, wersja amerykańska jeżdżenia po skrzyżowaniach. Robimy wersję amerykańską. Czyli po prostu jak nikogo nie ma na skrzyżowaniu, to sobie jedziemy na chillku. Dobra, i gdzie? Tu w lewo jeszcze, ja pierdzielę, no nie lubię Sławna, no. Czyli Sławno nie rządzi w ogóle. Kurczę, jazda po tym Sławnie bez kitu. Dobra, podjedźmy sobie do tego punktu. Gdzie? Na Biedrę? Przynajmniej Biedronkę mają ładniejszą w Sławnie niż w Darłowie. I parking większy, to jest zdecydowany plus. Na rondzie prosto można pojechać, też fajnie. I tutaj na jakieś osiedle mam wjechać? O, tutaj nawet. Szybki wypad z samochodu, dostarczamy paczki, mamy ponad 20 tysięcy zarobionych. I to, za to w ogóle dostałem mniej, za tę dostawę, nie? To jest chore. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siemano.